A tutaj tak sobie, o kurde, tak sobie ruszam dno, zresztą widzicie, ruszam dno, wzruszam to wszystko i aż mnie szarpło. Idzie. O jenu, idzie. Widzieliście to? Co to jest? Co za muł? O jenu. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from there. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku Magnesowy. Idziemy pod most, w którym byliśmy już. W to miejsce, gdzie zostawiliśmy trochę towaru. Byliśmy tutaj dość krótko. O matko, jak tu zarosło. To będzie przeprawa. W końcu wyciągnąłem teścia. Z działki. Tylko działka, działka. Także idziemy pod ten mostek. Mam woderki, mam reksia. Skakuję do wody. Najpierw wyciągnę te fanty, które tam zostawiłem. A teraz wam odwracam kamerę. I jasny gwint, jaka tu będzie przeprawa. Patrzcie na to. Także ten. Tymi krzakami, chaszczami. Jaguar Tura w Kaniowie, pozdrawiam. Ja nie mam pytań, nie? Pierwszy. Ha, ha, ha. Masz dłuższe nogi. Tu idź, Marcin, do góry, bo tam nie będzie, do trzcinki będzie. No i w lewo zaraz. Jak te sarny przeleciały? Zostawiliśmy wtedy też puszki. No i puszki są, także nikogo nie było. Trochę to zarosło, powiem wam. No ale co? Zakładam wodery i ładuję się do wody. Były też takie pytania, że magnes rdzewieje. No jak się nie używa, to rdzewieje. Kurde. Zobaczymy po łowieniu. Ale po łowieniu będzie lux, majonez, zobaczycie na koniec. Ja już mam woderki, biorę reksia, rękawiczki i wbijam do wody. A ja to było. Puszki już zebrałem. Tak, było, było, było. I wchodzę do wody. Najpierw wyciągam te rzeczy, które zostawiliśmy. Ojejku. Także fant na dzień dobry. A
kolejny. Lina namokła, ale blach. O, jest. Jestem już w wodzie i z tego pięknego mułu jest pierwsza śruba, czyli co? Byliśmy na magnesie. Z tego samego miejsca już mam przyłapanie, patrzcie. Coś idzie. I druga śruba. Dobrze. Na brzeg. Może na żywo coś jeszcze wyjdzie. Jak tam bulgocze? No, bąble idą. Tu jest taki muł, wam powiem, że się w głowie nie mieści. I nakrętka na żywo. Teściu, drugi rzut coś ma. A, to jest ta łupka, co przedtem. No mówię, to ona, że coś było. To ona odpłynęła kawałek. No. Kraulem. To teraz mamy wszystko z poprzedniego wypadu. Wszystko się zgadza, oprócz ceny złą. Tak, tak, to racja. Tu mam jakieś przyłapanko. Jest jakaś podkładeczka. Piękna, gruba. O, tak. Kto to odklei? Oż ty. Dobrze. Tu coś mi przyłapało. Powiem wam. O, widzieliście bąble? Ale ruszyć się nie chce. Taki muł. Ale jest przyłapanie. Coś grubego będzie. Bardzo grubego. Najpierw muszę z mułu. O, wyszło. O Jezus, co jest? Jest płytka. Płytka i... I coś. Idę zanieść. O kurde, ciężkawe. Powiem wam... Teściowi, żeby to odkleiło, przecież tego nie odkleję. No. Nie idzie odkleić. Reksiu jest szata. Na takie kąski. Zobaczcie, no nie idzie odkleić. Widzicie to? To jest magnes. Położyłem magnes, żeby się nim podeprzeć. I coś jest. Nawet chyba wyszło. A, to też przedtem żeśmy zostawili. No, to zobaczcie, ile tu towaru jest. A, poszło. Podkładka. W tych trzcinach go wcale nie widać. Halo, zobaczcie Państwo, jak się wygina, nie można podnieść tego, co tam Reksiu złapał. Może... O, podnosi. Duża płytka, to będzie lepiej widać, jak się odwróci. Kolejne przyłapanie z tego samego miejsca. No powiem wam, że... Jak tamto nie chciało wyjść, to jest... O kurde. Nie do ruszenia. Co to jest? Patrzcie, bąble. Ruszyło się. Ja pierdykam. Co tu jest? Ej, wiecie, że nie mogę tego podnieść do góry? Jest duża płytka. O kurde.
A powiem wam, w wodzie jest lżejsze. Idę zanieść. No a tak. No podnieś do góry, tak dla widok. O, proszę bardzo. Nie na siebie, tylko z boku, proszę. Nie. Jeszcze raz. Z boku. Widzicie to? Nie idzie ruszyć. A teraz zobaczycie to z mojej perspektywy. Tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, patrz, nie idzie ruszyć. Ale bąble idą, zaraz będzie muł, bo idzie. Patrzcie muł. Jeszcze nie wiem. Stopeczka, pierwsza dzisiaj. Tu jest tak duży muł, myślę w tej chwili już ze 20 cm, a tutaj tak sobie, o kurde, tak sobie ruszam dno, zresztą widzicie, ruszam dno, wzruszam to wszystko i aż mnie szarpło. Idzie. O jenu, idzie. Widzieliście to? Co to jest? Co za muł? O jeny. Oj, puściło. Taki muł, że puściło. Jest płytka kolejna. Idę bardziej na płytkę, bo ciężar jest nie z tej ziemi, w tym mule. O jeny. Dobrze. Teraz złą będziemy składować. O, i puściło. Zobaczcie, jaki tu jest muł, że magnes puszcza. Albo grubo, albo wcale. Opsa więc. No, teściu nic jeszcze nie dźwignął, a ja, widzieliście, idę tam na tą głębszą wodę. I tak sobie szperam. Patrzę, Reksiu sobie niucha. Tu jeszcze przy brzegu trzeba popatrzeć. Bo widzę, że przy tym brzegu tutaj coraz lepsze fanty wychodzą. Kamieni jest dużo, głupie dno jest. Takie składa się z takich kamyszków małych i wpada się grubo w dno. O, teściu ma podkładkę. Ale małą podkładeczkę do śruby. No taki niesamowity muł, że kamień? Kamień czy coś chce być? Chyba kamień. Jest łeb od śruby. Mogłem nie wyłączać kamery. Jest drugie takie coś.